Cześć, witam Cię w filmie z serii Ciekawe i Praktyczne. W dzisiejszym, czyli w czwartym odcinku poświęconym sposobom na przyspieszanie lub poprawę działania MAGR w Excelu, VBA, opowiem o kolejnym sposobie, który będzie tak naprawdę bardzo praktyczny w różnych scenariuszach podczas pisania procedur. Natomiast zanim to nastąpi, chciałbym Cię bardzo serdecznie zaprosić na moją stronę internetową do zakładki Kursy Online, w której znajdziesz mój nowy kurs poświęcony tworzeniu i analizowaniu formularzy na przykładzie ankiet. Wszystkie szczegóły dostępne są pod przyciskiem Zobacz szczegóły, w którym to będziesz mógł dowiedzieć się tak naprawdę, jaka jest zawartość kursu, jak wygląda spis lekcji, a mianowicie również jak wygląda zwiastun tego kursu. Bardzo serdecznie Cię zapraszam, ponieważ za jedyne 48 zł brutto masz dostęp blisko do 4 godziny materiału. Nauka odbywa się poprzez praktykę i zawarłem w nim naprawdę sporo bardzo ciekawych zagadnień. Tego serdecznie Cię zapraszam. A teraz już wracając, zajmiemy się tak naprawdę naszym sposobem na przyspieszenie. A mianowicie będzie to dzisiaj Application Display Alerts, czyli wyłączanie alertów. I teraz o jakie alerty chodzi? Przypomnijmy sobie makro, które tworzyliśmy ostatnio w poprzednim filmie. W tym celu klikam Visual Basic, otwiera się mój kod, no i zwróć uwagę, mam tutaj całą zawartość tego kodu, który tworzył dokładnie pliki w katalogu. W katalogu pliki, które oczywiście widzimy, mam poprzednio utworzone, więc wszystkie je zaznaczam, kansuję, a następnie wracam do procedury. Teraz zwróć uwagę, klikam Run i czekamy chwileczkę, aż te wszystkie pliki będą utworzone. Natomiast one po zapisaniu się w tej lokalizacji, w momencie, gdy będziemy chcieli je zapisać od razu jeszcze raz, czy wygenerować ten kod jeszcze raz, to pamiętaj, spotkamy się oczywiście z komunikatem, który powie, zwróć uwagę, run, dokładnie, czy chcemy zamienić istniejący plik. Czyli ten komunikat jest alertem i ten alert wystąpi tyle razy, ile mamy potrzebę zapisania takich plików ponownie. Więc jak mamy ich kilkanaście, to kilkanaście razy będzie ten alert się pojawiał. A my nie chcemy, żeby się pojawiał, dlatego klikniemy anuluj. To się oczywiście pojawi, widzimy okienko, które informuje o tym, że możemy przejrzeć debug, czyli zobaczyć, co się wydarzyło, bądź zakończyć klikając End. Natomiast zwróć uwagę, plik, który tutaj jest tworzony, już jest utworzony, więc my go możemy zamknąć, nie zapisując zmiany. Natomiast to, co najważniejsze, wracając do kodu, musimy tutaj zadbać o tą linijkę kodu, którą jest Display Alerts. Dlatego klikamy tutaj Application, zaraz za Screen Updating, Display Alerts równa się False i tą samą instrukcję, tylko w tym momencie z wartością True, umieszczamy na końcu pod screen updating. Ale teraz, jeżeli dokładnie klikniemy run, to odbywa się to nie pytając nas o to, czy chcemy nadpisać zmiany. Dlatego niesamowicie przydatna rzecz, jest to poniekąd takie wyłączanie alertów. Za chwilkę pokażę kolejny scenariusz, który będzie takie alerty wyłączał. Natomiast klikamy OK, no i widzimy, że te pliki nie miały przeszkód przed tym, żeby zostały utworzone ponownie, z utworzonym arkuszem ponownie i automatycznie zapisanymi zmianami. Dlatego zapisuję, zamykam, no i teraz bardzo ważna rzecz. Przejdę teraz do nowego scoreshootu, dlatego zamknę sobie ten plik, utworzę nowy Excel, a mianowicie, żeby pokazać kolejny scenariusz. Na karcie Developer klikam Visual Basic i będę współdzielił Excela z okienkiem VB, czyli z edytorem. Klikam Insert Moduł. No i teraz, co by było, gdybym chciał stworzyć na przykład arkusze? Dlatego piszemy sub, tworzymy arkusze, Enter. No i Dimension i jako zmienna i to będzie Integer. Następnie zrobimy sobie ile arc, za chwilkę dowiesz się dlaczego, jako Integer. Ponieważ ile arc od tej pory będzie nic innego jak funkcją Input Box. Oczywiście pamiętaj, o filmie tym możesz dowiedzieć się, oglądając mój kanał, ponieważ opowiadam w osobnym, tak jakby odcinku o Input Box, więc zapraszam serdecznie. Natomiast Input Box pozwala nam w tym momencie wpisać prompt, czyli treść, podaj liczbę arkuszy do utworzenia. Po przecinku mamy title, czyli wpisujemy sobie, tworzymy arkusze, zamykamy cudzysłowie i po przecinku wpisujemy na przykład 5 jako wartość domyślną. Jest to bardzo ważna rzecz. Zwróć uwagę, ile input box, oczywiście gdzieś tutaj musieliśmy, o właśnie w tym miejscu nie utworzyliśmy cudzysłowia, więc teraz będzie wszystko w porządku. Natomiast jedna pętla, for i równego 1, tu ile arc, next i. No i z uwagi na to, że chciałbym, aby arkusze były za każdym razem tworzone za moim pierwszym, czyli tutaj będzie pierwszy, drugi, trzeci i tak dalej, w zależności ile tego podam, dlatego mogę zrobić taką komendę worksheets add i po spacji powiedzieć, że after, czyli będą tak naprawdę tworzone za którym? Worksheets. I teraz zwróć uwagę, podaję indeks ze zmienną i. Dlaczego? Ponieważ zmienna i równa jest 1. Czyli właśnie powiem, że utwórz mi nowy arkusz, ale za arkuszem worksheets 1. Worksheets w nawiasie 1 oznacza, że za pierwszym w kolekcji, czyli będzie tu utworzony w tym miejscu. I tak za każdym razem. Następnie możemy powiedzieć, że ten nowo utworzony będzie teraz aktywnym arkuszem, dlatego active, control, spacja będą podpowiedzi. Wybieramy sheet
i wybieramy name równa się i. Czyli właśnie powiedziałem, że ten nowo utworzony arkusz ma mieć nazwę karty zmienioną i ta nazwa ma wynosić i, czyli jedynkę. I będą dokładnie podpisane od 1 na przykład do 10, do 50. No i zwróć uwagę, że jak klikniemy sobie teraz run, pada pytanie, ile chcemy utworzyć? OK, widzimy 5. Na tym to polega. No i teraz w drugą stronę. Sub usuwamy arkusz. Dimension i jako integer, to będzie im potrzebne, czyli zmienna obsługująca. No i teraz bardzo ważna rzecz, for i. I teraz for i równe ile? Niesamowicie ważna rzecz. Nie 1, na przykład do 10, do 5. Musimy tutaj odwrócić tą sytuację. Ja chciałbym, żeby w bezpieczny sposób one były usuwane i chciałbym je usuwać od końca. Czyli od końca do samego początku, zostawiając wartość pierwszego arkusza, czyli nie chciałbym go naruszać. Dlatego wtedy powinniśmy zrobić, że to jest worksheets count, czyli za każdym razem pętla ma sprawdzać, jaka jest aktualna liczba wszystkich arkuszy w skoroszycie i ma to wykonywać do dwójki. Do dwójki, czyli tak naprawdę łącznie z drugim arkuszem. Pierwszy jest nienaruszony, tego nie chcę. Dlatego gdybym podał jedynkę, to by usunął również tego, co by nie mogło się wydarzyć, bo musi być przynajmniej jeden arkusz aktywny. Nie można usunąć wszystkich. Dlatego w tym momencie powiemy koniecznie na końcu step minus 1 i oczywiście next. I pamiętaj, że step minus 1 oznacza, że worksheets count, pobierzemy sobie dokładnie tą całą komendę, z znakiem zapytania w okienku immediate mamy 6, czyli widzimy, że jest 6 łącznie arkuszy. Pamiętaj, okienko immediate to jest view i włączamy immediate. Natomiast w momencie, gdy przejdziemy tutaj, to oczywiście inkrementacja będzie to worksheets count zmniejszać. Ale pamiętaj, że worksheets count to jest cały czas wartość, która w tym momencie będzie śledzona po usunięciu, ile ich jest. Więc niesamowicie fajna rzecz. I dopiero wtedy warto kliknąć tutaj i wpisać worksheets. Oczywiście indeksem będzie i, czy zmienna i polecenie delete. Ale bardzo ważna rzecz teraz nastąpi. Jeżeli ja ten kod będę realizował krok po kroku, czyli F8 bądź FNF8, zaobserwuj, że pojawi się bardzo podobna rzecz co wcześniej, a mianowicie komunikat, czyli alert. I jeżeli ja teraz będę klikał usuń, to za każdym razem, jak moja pętla będzie uruchomiona, zwróć uwagę, jak klikam run, to ja muszę przeklikać wszystko w celu potwierdzenia, że usuwam. I właśnie ponownie, jeżeli nie chcemy, żeby tego typu komunikaty się pojawiały, no to polecenie display alerts. Dlatego application display alerts równa się false. No i oczywiście w tym momencie Ctrl-C i na końcu Ctrl-V i true. No i w tym momencie mogę utworzyć górną procedurą, widzimy run, na przykład ich 100. No i widzimy, że właśnie utworzy się 100 arkuszy. Podpisane są od 1 do 100, a następnie dolną procedurą kliknąć run i je wszystkie bez pytań usunąć. I na tym polega dokładnie display alert. Dlatego w tym filmie to wszystko. Pamiętaj, jeżeli nie subskrybujesz mojego kanału, to bardzo serdecznie zapraszam Cię do zasubskrybowania go, ponieważ 85% osób oglądających moje filmy nie subskrybuje mojego kanału, a chciałbym, żeby kanał się rozwijał, więc bardzo Cię proszę o to, żebyś zasubskrybowała ten kanał, żeby te filmy docierały do coraz to większej liczby odbiorców. Natomiast koniecznie zostaw lajka, jeżeli film Ci się podobał, to koniecznie zostaw również komentarz. No i nie pozostaje mi teraz nic innego, jak życzyć Ci mojego excelowania. No i mam nadzieję, że do usłyszenia w kolejnych filmach. Pozdrawiam serdecznie, Sebastian Godziszewski.